Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na T-44-100. Bohaterem bitwy jest Skubany. Bitwa na łuku ognia. Bitwa standardowa z dwoma artyleriami. Losowanie na topce. No i cóż, sam T-44-100 ostatnio dostał buffa. No może nie tak ostatnio, ale jakiś czas temu. Więc sam się zastanawiam, czy nie wyciągnąć go z garażu. Tutaj przepychanki, no takie nieporozumienie, jeżeli chodzi o rozjazdy. No i myślę, że za jakiś czas wyciągnę go. Od czasu do czasu przecież wyciągam inne premki, no ale na tamtych muszę szkolić załogę. Na czołgu ruskim załogi szkolić nie muszę. Dlatego na razie ten czołg się kurzy, ale już nie stoi nic na przeszkodzie, żeby od czasu do czasu zagrać nim parę bitew. Zobaczymy, jak nasz bohater sobie poradzi. Ma wsparcie Lorki, siedzi tam za sterami Wiewiór 1985. No ale ogólnie to wygląda bardzo kiepsko, jeżeli chodzi o rozjazd drużyny. Mamy tylko dwa TD-ki za plecami. No, na torach jest trochę tego wszystkiego, ale te tory praktycznie nie widzą teraz Ferdynanda. Jest on poza zasięgiem rysowania. No, może jednak ten IMX coś tam widzi, ale ten STRV, nie wiem, wątpię. Może cudem. No i cóż, sam sobie nasz bohater musi skubać tego Ferdka. I to jest problem, bo jeżeli przeciwnik zajmie linię 1-2 i spuszuje te dwa TD-ki, to automatycznie Skubany będzie w pułapce. Będzie musiał uciekać albo odpowiednio wcześniej w kierunku torów, w kierunku własnej arty, albo też przez tory. Tam jakieś team kille. Ładnie, ładnie. Artyleria nie potrafi strzelać. Albo będzie musiał właśnie przez środek tutaj, prosto pod lufy czołgów stojących na hillu. No ale na razie nic takiego się nie dzieje. Wygląda na to, że przeciwnik też ten hill jednak przede wszystkim obrał sobie w priorytetach. Mamy Tigera P. No oczywiście ta pozycja dobra jest, jeżeli coś się świeci na hillu. No ale nasz bohater też się świeci. Dalej musi coś stać w krzakach tam na F1. E1, F1. No i podjeżdża, tak jak mówiłem, T-44. Zanim T-34-85 z tyłu, przecież wsparcie jest Ferdka, jeszcze coś tam w krzakach stoi. Zaraz te nasze TD-ki pewnie padną, jeżeli nie dostaną wsparcia od strony torów. No, tutaj nasz bohater próbuje strzelać. Nie zawsze RNG pozwala trafić. No, tutaj takie poukrywane trochę te czołgi są w zagłębieniach. No i jest szarżujący T-44. Zła poprawka w wykonaniu naszego bohatera i trzeba się stąd zawijać. No niestety, temu SU już nie pomożemy. Może jeszcze jakaś jedna pestka tutaj Tigera P. Nie trafiliśmy, niestety. No i tak, właśnie, przeskakujemy przez tory. Dostajemy pechę. Teraz dostaniemy następną pechę. No, tak pechowo. Nie, to nie jest pechowo. Tak to po prostu jest. No, ale Skubany jest już bardzo uszczuplony, jeżeli chodzi o HP. Teraz chowa się tutaj za krzaczkami. Patrzcie, jak wycofuje maszynę za krzaczek, nie stojąc w krzaczku, żeby tylko nie zostać wyświeconym. No, ale ta fałka, nie wiem, przejechała dalej, ale wraca się. Być może naszego bohatera będzie świecić. No jest Tiger P i jest Challenger. No ten strzał z krzaczka niebezpieczny. Właśnie, jest żaruwa. To był tym razem błąd. No i cóż, ta Lorka teraz tak troszeczkę pasywnie. Nie wiem, co robiła wcześniej, prawdę mówiąc. Mamy ISA 2, no, który nam pewnie zaraz sprzeda pestkę. Nie, schował się. No, ale teraz niebezpieczny podjazd Skubanego. Za chwilę będzie obrywał być może od TD-ków wroga ustawionych z tyłu. No ale postanowił sobie za punkt honoru objął sobie zdjęcie
zdjęcie tych przeciwników na healu. No i tutaj... No właśnie, liczmy czołgi. Może i policzył czołgi. Dwóch czołgów brakuje, tak? Nie licząc artylerii. No więc raczej tam żadne pociski w jego kierunku nie strzela, nie padały. Więc pewnie pomyślał, że tutaj może z góra jedna maszyna gdzieś z tyłu, ale tu nie ma nikogo z wrogów. Czyli wszystko było jednak to pozostałe na linii 1 i 2. No ale teraz jest problem. Przeciwnik zajął dobre pozycje, wykańcza nam Artę, zaraz wykończy pewnie Esterfała. Tutaj Lorka ładuje, nasz bohater stara się coś zrobić, trzeba kończyć lufy przede wszystkim. 6-10. No właśnie, właśnie, co tu się dzieje? Ale wychylanie się też potwertka nie jest dobrym pomysłem. To przeciwnik powinien na nas wyjeżdżać, dokładnie tak jak ten T-34-85 w tej chwili. Trzeba było dobrze przymierzyć jeszcze te dwa strzały. No może ten STRV ocaleje, a może i nie. Ale musi sam też się bronić, nie ma innego wyjścia. Jest T-44 groźniejszy na pewno od tego T-34-85. Groźniejszy również z tego powodu, że był w stanie się momentalnie schować, jeżeli skubany by zniszczył najpierw tego T-34-85, to ten T-44 mógł się schować, a odwrotnie takiej szansy na schowanie się tego T-34 nie było. No i ładnie pozamiatane, ale jest Skoda, która bardzo, bardzo głupio się wychyliła. I teraz jedziemy dalej po Artę. Być może, gdzie jest Ferdek? Gdzie jest jak Panzer 4? Też potrafi ugryźć. Jak no, ale mam minus 1, ugryzł, bardzo ugryzł. Bardzo boleśnie własną drużynę ugryzł. No i cóż, Ferdynand niszczy wiewióra. Teraz pewnie sygnały na TS-ie co do tego, gdzie ten Ferdynand jest, ale on już jest widoczny. I mamy Artę, ale Arta, no właśnie. Nie lepiej najpierw zdjąć Ferdynanda, ale w tej chwili Arta też nie widzi. Nie wykrywa naszego bohatera. Ferdynand też nie. Więc spokojnie można Artą się zająć. Tink. Tink od Arty. No i jest Ferdek. Ferdek. Chowamy się, chowamy się. To będzie... ruska. Ruska technologia. Ruski pancerz. No, uda się go zdjąć. Tym razem nie było. Nie było pomocy ze strony RNG. I też trzeba zauważyć, że artyleria nie strzeliła. Ta M12 się schowała za budynkami w taki sposób, że nie miała przestrzału. Natomiast gdzie jest Hummel i co on robił, tego nie wiem. To jest M12. Zobaczcie, właśnie tak była schowana. Nie miała bicia na naszego bohatera. Co robi nasz IKV? Cały czas na healu. Siedem fragów na koncie. Dwóch ostatnich przeciwników ukrytych gdzieś w zaroślach. No, trzeba do nich podjechać. Artyleria pewnie jest na A1, jeżeli się nie przestawiła. Tak myślę. A jak Panzer 4 może być wszędzie. No jedziemy. Korzystając z zagłębień terenu, zbliżamy się powoli do rejonu, do sektoru, który nas interesuje. No i zobaczymy. Mamy bardzo mało HP. Jest Hummel. I oby nie trafił. Nie trafił. Spanikował trochę. Ten wyjazd naszego bohatera też był niebezpieczny. Trzeba pamiętać, że ten jak Panzer 4 gdzieś musi być w okolicy. Można byłoby załatwić tą Artkę, nie wyjeżdżając po nią, tylko grając na wieżę. Jest jak pancer, chowamy się, chowamy. Uff, udało się schować. No właśnie, właśnie. Zobaczcie, wcześniej, gdyby ten jak pancer tutaj stał i gdybyśmy tak wyjechali właśnie po Artkę w pełni, no to jak pancer by nas zdjął, po prostu.
Strzelasz przeciwpancernych. 220 odbite tym strzałem ostatnim w jego wykonaniu, więc spokojnie by nas zdjął. On nie strzela z hajeków. Może i słaby gracz, ale jednak może hajeki mu się skończyły. Udało się go wykończyć. Niestety, zobaczcie, IKV nieaktywny. No cóż, cała chwała dla naszego bohatera spłynęła w tym momencie. Przejdźmy do wyników. Padła masterka, medal Radleya Waltersa, Pasucci, duży kaliber i Top Gun. Prawie 5900 obrażeń, 9 fragów, 1568 expa. No cóż, 1320 zablokowanych przez pancerz. No, tak to jest, kiedy ruska maszyna jest losowana na najniższe tiery. 5 km przejechane, zarobki, no tam trochę chyba golda poszło. Musiało pójść, chociaż chyba nie aż tak dużo. No cóż, bitwa dynamiczna. No i myślę, że maszyna warta jest tego, żeby ją wyciągać od czasu do czasu z garażu. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.